Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police. Okej, okay, nie ma scenki, trochę się jej spodziewałem, ale dobra. Z tego co powiedział Fry, to będziemy musieli mu płacić, jeśli dobrze pamiętam z poprzedniego odcinka, 20 tysięcy co tydzień. Także może być ciekawie. Bo póki co mamy 27 i no prawie 28 przez to, że musiałem wydać na te dwa pogrzeby te 200 dolców, ale dobra, never mind. Jestem ciekaw, co się właśnie stanie teraz, w sensie co będzie nam dochodziło, żebyśmy zgarnęli sobie kasę. Dobra, zobaczmy. Los Beszka, to jest jeden z tych nowych. Wczoraj wieczorem z nienacka wpadł mi kumpel z dzieciństwa, który mieszka w Ripton. Znalazł się w paskudnej sytuacji. Rodzina wypieprzyła go z domu. Przegadaliśmy całą noc. Wydaje mi się, że poważnie rozważa odebranie sobie życia. Nie mogę zostawić go samego, to nie był dobry pomysł. Będzie wolnego. Dobra, ogarnij typa. Panie nasz, Klimzy spocznie dziś w grobie. Chcę pójść i wyuczyć pani dobrego gliniarza. Zwolni mi pan. Dobra, na parę godzin. Ten też. Ten też. Teraz idzie... Ja pierdolę! Wziąłem tylu typów specjalnie, a połowa z nich idzie na pogrzeb. Dobra, tutaj potrzebuję kogoś inteligentnego. No to tu będzie oczywiście szedł Aranowicz. I szukaj na zakapturzonego. A tu jest coś nowego. Dobra, no to Rosenkratz, muzyka. Ktoś na 3 inteligencje może? No, Farpoz jeszcze. No właśnie, bo jest tylko jeden, przez to, że... właśnie Penkin szedł na akcję. No ale dobra, jakoś sobie poradzą. A ja mam nadzieję, że sobie poradzę z... 2, 4... z 6 gliniarzy, ja pierdolę. Pieniądze dla Fry'a. Jeśli chcesz, by agenci federalni trzymali się z dala od Sharpwood, co tydzień musisz płacić Fry'owi 20 tysięcy dolarów. Pierwszą kwotę powinien otrzymać pojutrze, lepiej zacznie oszczędzać. Oszczędzać? Ja nie wiem na co wydać tych pieniędzy w ogóle. Od czasu do czasu któryś z mieszkańców Sharpwood złoży ci wizytę i osobiście o coś poprosi. Oczywiście zlecenia tego rodzaju odbywają się poza protokołem, ale niekiedy dzięki nim uda ci się zrobić dodatkowe pieniądze. Okej. Próbuję wejść w posiadanie kolekcji starych monet, które znajdują się w rękach Evelyn Guzman. Niestety ta wiekowa dama odrzuciła wszystkie moje wielce hojne propozycje. Monety, jak twierdzi, stanowią ostatnią pamiątkę po jej świętej pamięci mężu, a więc w jej oczach są bezcenne. A gdy już pójdzie w ślady ukochanego, staną się częścią spadku i stracę ostatnią szansę na ich zdobycie. Dlatego wolałbym skorzystać z innego rozwiązania. Niech jeden z pańskich funkcjonariuszy poinformuję, że monety są połączone ze śledztwem federalnym i być może państwo będzie musiało je skonfiskować. To na pewno przekona ją o zasadności sprzedaży. To nie tak, bym zamierzał oszukać tę starą samotnicę. Zapłacę jej uczciwą cenę. I panu również. Okej. Okay. To chyba nie ma znaczenia, kogo wyślemy, tak mi się wydaje, więc... może niech muzyka jedzie. Zobaczmy. Od rana już w grobie oczywiście była skromna, a czy rodzina zmarłego uznała ją za stosowną? Natasza Klimzy. Pierwsza krew. Wie pan, za kogo pana uważam, panie Warrenie nasz? Za nędznego, paskudnego gada. Art Klimzy codziennie tyle o panu opowiadał. Teraz jednak zamilkł na zawsze, ponieważ nie żyje. Swoim bezsensownym rozkazem wysłał go pan na tamten świat. Ej, jakim kurwa bezsensownym? Ten gościu nie ma prawa w ogóle go zastrzelić. Znaczy, wróć. Fakt, Klimzy został postrzelony, ale dostał raz w rękę i raz potem po nogach. Więc ja nie mam prawa pojęcia, jakim cudem on kurwa zginął. Ale dobra, nieważne. To przez pana nasz spokojny posterunek policji zmienił się w śmierdzącą kostnicę. Wow, dwóch typa dopiero padło, a ile przede mną tutaj zginęło? Zanim objąłem dowództwo. Bardzo ciekawe. Dobra, nigdy bym nie przypuszczała, że tak szybko zostanę wdową, a nasz syn sierotą i że nasza... Jak sierotą, kurwa? Co, chcesz się powiesić? Nie? No to nie zostanie sierotą, skończ pierdolić. I że nasza rodzina straci swojego głównego żywiciela. No to idź kurwa do pracy i zarabiaj! Jaki kurwa problem?
Z mimochodzią zadusiłabym pana na śmierć, ale muszę myśleć o dziecku. Art od początku pragnął zapewnić synowi dobre wykształcenie, by kiedyś mógł wyrwać się z tej zatechłej dziury. Niestety go zabrakło, więc teraz to panu urzeczywistni marzenie naszego dziecka o nauce w koledżu. Proszę natychmiast przekazać mi $2000, bo inaczej wywołam skandal, po którym nigdy się pan nie podniesie. Dobra, jestem szczerze ciekawy, czy to faktycznie ma jakieś znaczenie. Dobra, nie, próbowałem to sprawdzić, ale nie umiem znaleźć jakiejś wygodnej odpowiedzi. Dobra, niech ma. No i jest Klimzy. Ale jego mi naprawdę kurwa szkoda. 544 in progress. Dobra, co jest tutaj? Pracownik banku więzi swojego szefa po tym, jak ten odmówił przyznania mu podwyżki. Dobra, Jackson, Leite i Muradian. A on nie da rady. Dobra, co ta ekipa niech pójdzie. Te szkoły mogą po prostu Mustarda i Muradiana wysłać, byłoby chyba lepiej. Bo Glenn Stern teraz tak naprawdę niewiele, może mi niewiele zrobi. Nasz? Niby nie potrafię kłamać, ale ta starucha i tak o mały włos nie dostała ataku serca, gdy usłyszała sensacyjną opowieść o federalnych, seryjnych morderstwach i straszliwej klątwie. Aha. Okej, okay, dostałem 1000. Spoko. Panie... Okej, okay, dobra! Jest! Czyli faktycznie tylko na jakiś czas odchodzą, okej. Okay. Panie, nasza uroczystość przebiegła bez zarzutu. Nasze koleżanki i koledzy zasługują na porządny pogrzeb. Dziękuję, że mnie pan puścił. Dobra, to jednak wracają. Spoko. Trzech typa wróciło, którzy poszli. Świetnie. Dobra, młody chłopak w koszuli i krawacie trzyma nożyczki na gardle swojej szefowej. Zasługuje na podwyżkę. Strzel w powietrze. No może lepiej nie. Podkranij się do tyłu i powiedz, że przemocą nie uda mu się zdobyć podwyżki. Do negocjacji nikt nie ma dobrych. Krycie się. Wszyscy na jeden... Znaczy dobra, prawie. Jackson nie ma na jeden punkt nawet. O, Leite w sumie też nie. Dobra, Muradian spróbuj się podkraść. 544, complete. Jest, dobra. No ale Glenster niestety już nigdzie nie pojedzie. Dobra, no to dajmy mu może wkrycie się punkcik. Wdzięczność. Panie nasze, stałam się dziś mimowolnym świadkiem okropnego przestępstwa i widziałam, jak ważą się losy niewinnych ludzi. Wobec tego przyjemnością było dla mnie oglądać pracę policji pod pańskim nadzorem. Jak głosi plotka, tutejsi gliniarze tylko obijają się i polerują odznaki. Po tym, co dzisiaj zobaczyłam, nie mam już żadnych wątpliwości co do tego, że na pańskim posterunku służą prawdziwi specjaliści w swoim fachu. Sama mam 4 dzieci i chyba bym nie przeżyła, gdyby coś stało się któremukolwiek z nich. Odwalacie kawał dobrej roboty. Po prawdzie, chciałbym jakoś się wam odwdzięczyć. Pracuję jako sprzątaczka i mogłabym choćby doprowadzić posterunek do porządku. Nie będę nikomu wadzić ani dotykać niczyich rzeczy i tak wszystko wypucuję, że aż nie poznacie miejsca. Proszę tylko wskazać mi wiadro i kran. Dobra, sprawdźmy. Nie brzmi źle. Zobaczymy, czy faktycznie takie nie do końca zło będzie. Dobra, Gontor niech jedzie. Borodka, muzyka, niech towarzyszą. Grupa ateistów głośno domaga się zamknięcia kościoła. Okej. No i pięknie, dobra. Czyli dobrze rozpracowane. Dobra, flower pod punkcik, no to niech ma krycie się już na full. Ninja. Zanim rozlegnie się alarm, funkcjonariusz ma do wykorzystania jedną akcję. Więcej, maksymalnie może wykorzystać 3. Okej, czy na przykład rozlega się alarm, załóżmy, i może na przykład szybko dupnąć typa, żeby jednak alarmu nie było. Rosenkratz, no to on niech ma może w negocjacje punkt. Aronowicz niech ma wstrzelanie. Bercz, ty miej wkrycie. Borodka niech ma w szybkość. John Elmer, ciepło i wygoda. Panie nasz, rozwiązał pan tę sprawę szybciej niż się spodziewałem. Przestępca zgnije w więzieniu, moja rodzina będzie spać spokojnie, a pańscy policjanci przestaną wreszcie marnąć w wygódkach. Moi pracownicy już zabrali się do montowania im nowych toalet. Jutro wszyscy gliniarze będą mieli w domach super nowoczesną ubikację i przede wszystkim będą załatwiać się w cieple i wygodzie. Okej. Okay. Czyli
podbiliśmy sobie taki PR, powiedzmy, wśród ludzi. Dzięki tej sprawie. 541 in progress. Stacja benzynowa Rogera Linningtona. Dziewczyna pojechała zatankować samochód, ale zapomniała z domu torebki. Gdy pracownik stacji dowiedział się, że klientka nie ma przy sobie pieniędzy, kazał jej pociągnąć z innego węża. Aha. Ja, no to proszę napierdolić tego typa. Bo to się mu należy. Grupa demonstrantów skanduje religia tom rock, noc, z której wypełzają potwory. Na przodzie stoi kobieta w rogowych oprawkach, dumnie dziecząc o powstaniu gatunków Karola Darwina. Uspokój tłum, strzel w powietrze, Bóg jest światłością, a nie ma w nim mroku. Nie wiem, strzel w powietrze. Narodka. 522, complete. Przerażony hukiem wystrzału tłum błyskawicznie się rozchodzi. Na miejscu pozostaje tylko przywódczyni protestu, która chce kontynuować dyskusję na komisariacie. No i dobra. Tak, ja coś lubię, no to mi Borodka w strzelanie. Ten punkcik jeden. O, tak ją jeszcze związał. Ciekawe. Pracownik stacji benzynowej skrępował dziewczynie ręce wężem i zmusił ją do uklęknięcia. Siłując się z własnymi spodniami, grozi jej: nie ruszaj się, suku, albo napoję cię paliwem i podpalę. Dźgnij, podkradnij, strzel z tazera. Mamy tazer? No mamy, ale kurde, krycie się. Kurde, podkradnięcie się to jest pół na pół, a tazer to jest w sumie pewnik. Dobra, strzelaj z tazera. 541 complete. Policjant ogłuszał gwałcicia strzałem z tazera, dziewczyna nie ucierpiała fizycznie. No i pięknie. Dobra, lejtę mi w negocjacje. Muradian, też nie mam negocjacje. No i dobra. Tutaj wbrew pozorom da się naprawdę łatwo levelować tych gliniarzy. Na przykład teraz jakbym wysłał Jackson, Muradiana i Mustard na jedną akcję, to każdy dostanie punkt, jeśli oczywiście akcja się uda. Zobaczmy, Mustard nie pojedzie z Jackson, bo jest kobietą. Ale Sullivana wyślimy, niech ma tam trochę progresu, Gautor może jechać, no i Muradian niech pojedzie, bo ma level dostać. Pijany robotnik zmusza ludzi czekających na autobus, by oddali mu pieniądze na bilet. No, tyle z tego będzie, panie Dziejaszku. O kurde, tu serio mam takie wielkie drzewo? Ścięte? Ciekawe. 526 in progress. Niski, gruby robotnik z wielgachną głową szarpie torebkę wysokiej dziewczyny. Zaraz się przekonamy, czy nie masz kasy. Użyj pały. Obezwładnij, uspokój się ekologa, albo będziesz w takiej torebce nosić swoje jądra. Ej, dobry tekst. Ale nie, dobra, Jackson, weź go pierdolnij pałą. Policjant uderza pijanego robotnika pałą w nery, nie odnosząc jednak większego rezultatu. Zadymiarz puszcza torebkę w zamian, unosząc funkcjonariusza za kołnierz. Dźgnij wielkim nożem, użyj paralizatora. 555 complete. Ogłusza paralizatorem, winowajcy czeka darmowa przejażdżka na komisariat. No i pięknie. Tylko mnie dziwi, że to trzeba było powiedzieć. Sądziłem, że to raczej samoistnie się wykona. Z tym paralizatorem, ale... Spoko. I tutaj to jest jedna z ostatnich akcji, albo może ostatnia. Pewien mężczyzna próbował poderwać dziewczynę na ulicy, gdy mu odmówiła, podążył za nią do domu i wyrzucił jej przez okno koktajl Mołotowa. Mhm. Ciekawe. Dobra, to Mustard, muzyka i lejte niech jadą, żeby się podlevelować. A dobra, znaczy Berch też może jechać. Póki mogę, to warto tak kombinować, nie? Tak ludzi powysyłać. Dobra, tajemnica czarnego pudełka. Zobaczmy. O. Otwiera i zabiera. A, czekaj, to na obrót. Dobra. Emil Pedersen, fanatyczny poganin, ukradł akta świeżo zwolnionych z więzienia kobiet, by wskazać im lepszą drogę. No, tak, chcę wnieść oskarżenie, bo to jest ten ziomek. Z rozbitego okna na pierwszym piętrze bucha ogień, a zewnątrz stoi mężczyzna z rękami na biodrach i podziwia swoje dzieło.
Strzel Stazera, podkradnij się. Czy nakaż się poddać? Strzel Stazera, dobra, YOLO. Oszłania podejrzanego strzałem Stazera, a międzyczasie za okna, z którego nosi dym, dobiegają krzyki kobiety. Drzwi wejściowe stoją w płomieniach. Bieg do budynku, czekaj na straż pożarną, obejdź budynek, obejdź budynek. Mustard, obiegaj. 526, complete. Policja wchodzi do pomocy budynku od strony podwórza i wyciąga dziewczynę na zewnątrz, nawdychała się dymu, ale nic jej nie będzie. No i ładnie. Dobra, to miej wkrycie się. Kolejny punkcik. Zobaczmy. Urząd Stanu Cywilnego. Popołudniami pracuje na stanowisku asystenckim w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wieczory spędza w parku. No to wiadomo, gdzie będzie. Dobra, to niech jedzie Sullivan, Jackson i... i Muradian. I tutaj jeszcze. Zobaczmy. Mamy full tropów. O! Okej. Okay. Czyli aspektów trzeba chyba osobno poszukać. No bo trochę, szczerze trochę wątpię, że to konkretny reżyser tylko zrobił. Ale zobaczmy, jest co? Jedzie w kierunku klubu. Fred Avery... Dobra, nie, czekaj. Wysiada. Daje minę. Ustawia. Nie wróć na odwrót. Ustawia, daje minę. Detonuje. No i tutaj ewentualnie czegoś jeszcze brakuje. Przecież nie, czekaj, nie. To by było ostatnie. Czyli... tu. Czyli tu jeszcze czegoś brakuje. Bo jak podchodzi do auta, ewentualnie jak tu, że on podjeżdża pod ten... pod klub. No bo trochę wątpię, że to będzie w taki sposób. Chyba to mówię tak, tak. Godzą się? Nie, no, dokładnie. To jest podbucha. Znaczy podbucha, to jest niezwiązane ze sprawą. O, chociaż czekaj, może będzie tu i tu? No nie. W sensie, muszę zobaczyć jeszcze, jaka jedna klatka będzie, bo kto wie, może to nie jest podbucha. Ja też tutaj mam to źle ustawione, no ale wątpię. To raczej będzie brakowało, że on, staje gdzieś tutaj pod tym klubem. Ale zobaczymy. Jedno wesele i pogrzeb. Paige Salazar. Najszczęśliwszy dzień w moim życiu zmienił się w koszmar. Chyba nikomu nie zdarzyło się zyskać i stracić męża jednego dnia. Owszem, mój Karim miał już swoje lata, ale to był mężczyzna z krwi i kości, a na dodatek przed emeryturą służył w policji. Cieszyliśmy się tym pięknym dniem z całego serca, i wszystko przebiegało fantastycznie, póki nie nadeszła pora tradycyjnych tańców. Razem z Karimem dobrze się bawiliśmy, wirując w tańcu pośrodku sali. Niestety w pewnym momencie jego serce się poddało. Padło na podłogę i minutę później przestał oddychać i wyzionął ducha w moich ramionach. Przez całe życie był jednak radosnym człowiekiem i bez wątpienia nie chciałby, by te przepyszne dania i napoje przygotowane specjalnie dzisiejszym okolicznościom zmarnowały. Dużo opowiadał mi o latach, które przepracował w policji i o tym, jak ciężko jest wam zazwyczaj oderwać się od znoju codziennej służby. Nagle przyszło mi na myśl, że byłby zachwycony, gdyby mógł was tym wszystkim poczęstować. Proszę, przyjedźcie i zabierzcie obiad weselny na posterunek, najedzcie się do syta i choć na chwilę zapomnijcie o moich zmartwieniach. Swoich zmartwieniach. W szczególności jednak weźcie mi to sprzed oczu. Za każdym razem, gdy tylko spojrzę na tort, zaczynam zalewać się łzami. No dobra, możemy zobaczyć. Weźmy, czemu nie? To jest żart. O, proszę, jeszcze coś się stało. Dwóch pijanych motocyklistów przypadkowo potrąciło inwalidę, który powoli przechodził przez jezdnię. Jeden z policjantów z pojazdu przekroczył koło, zaś jego kierowca zginął na miejscu. Drugi mężczyzna próbuje uniknąć aresztowania. No to proszę się nim bardzo ładnie zająć. To już sama Flower pozdaje sobie radę, ale Borotkę możemy wysłać. Kurde, wysłałbym jeszcze tych czterech tylko po to, żeby dostali level, no ale oni są tak wymęczeni, że to chyba nie ma sensu. Bo jak nie... Bo albo będą mieli wypadek w drodze, albo w drodze powrotnej. Dobra, weź, dajmy Duvala tak na wszelki wypadek. Bo jestem w sumie ciekaw, co on takiego może zrobić. I czytaj, czy miałem rację? Gotcha. Dobra, Moradia ma level. No to dajmy mu krycie się. Krycie się, myślę, to jest jedno z lepszych. Uuuu, proszę. Okazuje się członkiem gangu znanego jako ludzie lasu, być może. Być może pomoże ci wyeliminować szajkę, jeśli uczynisz go swoją wtyką. Dobra.
45 tysięcy, nieźle. Ale to jest za szefa dopiero, czyli jeszcze 4 osoby muszę po kolei zgarnąć. Przesłuchaj. Dlaczego potrzebujesz akt tych skazanych? Szukasz dziewczyn z tatuażami? Myślisz, że kradnąc akt tych kobiet pomoże? Dlaczego to muszą być kobiety? Czy więźniowie brzydsze i później schują na pomoc? Słuchaj, dobra, może to. Mężczyźni są po prostu brzydcy, lecz ciało kobiety to prawdziwe dzieło sztuki, a jego jedyną niedoskonałość można szybko usunąć za pomocą skalpela, ale rozmawiać z tobą na ten temat to jak rzucać grochom o ścianę, nic nie rozumiesz. Okej, chyba dobrze wybrałem. Co?! Ej, poważnie?! Ja pierdolę! Dobra, nie wykluczam, że znajdziesz inny sposób na to, by pociągnąć przestępcę za język. Być może jeszcze nie warto podawać sprawy do sądu. No kurwa, serio? Znaczy, ja się domyślam, jaki jest ten drugi sposób. Pewnie chodzi o tortury, nie? Bo w jedynce już można było torturować ludzi, ale... No i kurwa, myślałem, że kurde ten... Myślałem, że to jest dobre! No to oczywiście problem jest fakt, że nie miałem dostępu do jakichś jego... akt, przez to nie mogłem wybrać lepszych pytań. No już dobra. Radarowy zdrenuje się z motocyklem, za kierownicą siedzi łysy mężczyzna w goglach. Dobra, Flower, podskaż mu się zatrzymać. 5-11 complete. No i cyk. Posłusznie wykonuje polecenia. Dobra, Boratko są tylko 10 niestety, chyba przez to, że on bezpośrednio nie wykonał żadnego zadania. No ale nawet te 10 punktów robi różnicę. No bo lepiej mieć, niż nie mieć. Okej, jeden wyrok skazujący i 6 typa złapanych. 105 kapsli. O, pałkę poproszę. Granat kartridż też. Tutaj... O kurde! Ty, gościu stary, ale jaki dobry! Dobra, weźmy sobie jego i ją. Trochę się wykosztowałem, no ale myślę, warto. Czy chcę feret jego? A w sumie weźmy. Mam wrażenie, że im więcej będę miał gliniarzy, tym lepiej dla mnie. Dobra. Dobieramy tych tutaj. Wszystkich, co mają zielone i ci, wszystkich, co są w domu. Panie nasz, jutro nie mogę, mam prośbę. Musimy zacząć ćwiczyć przed wysokim koncentracją. Szwagierki będą wymagające widom, sam pan rozumie. Stary, ty tak poważnie? Może jest w ogóle opcja, żeby go... Jest trofeum, żeby on miał 1000 profesjonalizmu, nie? Ale jak będzie cały czas takie akcje odwalał, no to nie... O. To była? To nie wiem, czy to mi się uda. Hello? Yeah, I'm listening. It's me. I'm listening, Lily. I decided that I wanted to talk about the woman. What woman? About the woman with the coins. Lily, do you realize that you're calling me in the middle of the night? It was wrong, Jack, what you did. I'm not trying to exaggerate. It's not the worst thing you could... I don't want to compare it with... I want to tell you that I think it was wrong, and I think that you yourself understand that it was wrong. Am I wrong? Lily, go to sleep. Jack, I want to... just want to make sure that we're seeing eye to eye on this. That we're on the same team, you know? It's important to me. For a cop, nothing's more important than a good night's sleep. You can trust me on that. It seems I'm more like a nanny than a cop. And I'm all cop. Okej, to było dziwne. Dobra, ten jeden dzień myślę możemy jeszcze rozegrać. Lubiła powinno być. Nie, nie dam ci wolnego, żebyś przeczytała książkę. Rozenkrat. Szefie, wracam sobie wczoraj wieczorem do chałupy, patrzę, a tu jacyś kolesie grzebią mi w łazience. Nie wiem co powiedzieć. Zbieram szczękę z podłogi, oni wnoszą do środka kibele, które jeszcze pachnią nowością i zamontowali go w niecałą godzinę. Ubikacja w domu, potrafi pan sobie wyobrazić? Koniec z nocnymi wypadami do wychodka przez śnieg i wiatr. Koniec z sinym, odmrożonym dubskiem. Robotnicy tylko się uśmiechnęli i kazali panu podziękować. Nawet pan nie ma pojęcia, jak bardzo panu dziękuję. To prawdziwy cud. Od teraz może pan polegać na mnie w każdej sprawie. Proszę w to nigdy nie wątpić.
Dobra, tutaj lejtę. Też ten. O! Co jest? Czemu on ma taki krzyżyk? Przerwie są z bacą, te rury nie przeciekną i za 100 lat. A toaleta lśni tak mocno, że można by ją postawić na radiowozie zamiast koguta. I tak byłoby ją widać z drugiego końca Sharpwood. Proszę się nieść, proszę się śmiać, ale ubikacja uszczęśliwiła całą moją rodzinę. Okej, okay, ale czemu on ma i dom, i taki krzyżyk? Nie rozumiem tego. W sensie, on powinien być w robocie. O! Proszę! Szyni jest lojalna! Kurosawa też. No, okej, okay, dobra, rozumiem. Oni pewnie są lojalni przez tą akcję właśnie z tymi kiblami. No i pyk! Pękin jest lojalny, lubię to. A, dobra, już wiem. Na szczycie wczoraj do późna już po służbie i natknąłem się na zasuwającą z mopem Donę Ferry. Biedna kobieta prowadziła do ładu co postęp. Zrobiła porządki w kątach, do których od wieków nikt nie zaglądał. Oczywiście pomogłem jej przenieść wszystkie ciężary. Gadaliśmy non-stop aż do północy. Nie mogłem oderwać od niej wzroku. Cóż to za piękna i zarazem pragmatyczna istota. Co więcej, szanuję naszą pracę, a sam wiesz... Kurde, turna... No, czekaj, bo mi się pojawiło... O, dobra. Cóż to za piękna i zarazem pragmatyczna istota. Co więcej, szanuję naszą pracę, a sam wiesz, co tutejsi mieszkańcy zazwyczaj sądzą o policji. Od lat marzyłem o takiej kobiecie i postanowiłem, że różnica wieku nie stanie mi na przeszkodzie. Dlatego z zeszłego wieczoru wziąłem mój los w swoje ręce i z miejsca się oświadczyłem. Ona zaś powiedziała tak, wyobrażasz to sobie? Wobec tego przechodzę na emeryturę. Resztę życia chciałbym spędzić w domu, w spokoju, z rodziną, zamiast wiecznie unikać świszczących kul. Na pewno nie zamierzam się nudzić. Donna ma dzieci, które pomogę jej wychować. Bez wątpienia nie braknie mi zajęć. To się nazywa emerytura pełna atrakcji. A tak, prawie bym zapomniał. Ekipa docenia to, że starasz się sprawić, by posterunek stał się miejscem czystszym i wszyscy poczuli się bardziej komfortowo. No, to też trochę pomogło. Ale kurde, Mustard niestety odchodzi. No, ale nawet mamy dla niego fajne zastępstwo, powiedzmy. Przejdzie automatycznie, świetnie. Dobra, kogo możemy? No, Age'a. Tym w sumie to jego możemy wysłać, czemu nie? Okej, okay, nowe tropy, aspekty. A serio? Nie da się inaczej? Chyba, dobra, dobra. Flowerpot niech zostanie. Aronowicz niech zostanie, Rosenkrantz też. Kurde, kogo by tu wysłać? Na pewno nie z tych słabszych, bo ich chcę wytrenować. Flowerpots. Dobra, Borodka niech szuka na reżysera. Ja kurde, myślałem, że aspekty będę mógł jeszcze osobno znaleźć, a to proszę. Jednak nie. Jutro musisz zapłacić Ferrari, już za późno na zaciskanie pasa, pora zacząć zarabiać i to w każdy możliwy sposób. No, kasę mam, bo tam chciał 20 tysięcy, mamy 26, prawie 27. 540 in progress. Fletcher. Drogi panie nasz, z przyjemnością pana zawiadamiam, że moje leczenie dobiegło końca, a ja mogę w dowolnej chwili rozpocząć służbę pod pańskim dowództwem. Moje zaangażowanie w pracy oraz zgodny z protokołem sposób postępowania z podejrzanymi bez wątpienia okażą się przydatne nie tylko dla naszego oddziału, lecz także dla całego miasteczka. Dobra. Czyli Fletcher sobie fajnie wrócił. Ej, to nie jest ten, któremu spuściliśmy w pierdol na początku? Chyba tak. Pian robotnik narzuca się ciemnoskórej dziewczynie. Dobra. Komu tu brakuje? Muzyce, Jackson, Kurosawie, Lożbeszce, Leite, Sullivanowi. No i dobra, to jest cała ekipa. Niech jadą. Dobra, i wszyscy są lojalni, to mi się podoba. Dobra, całą tą ekipę z tyłu trzeba będzie powysyłać. Pijany robotnik stojący nieco zbyt blisko ciemnoskórej piękności krzyczy do niej: kocham cię, piątaszko, no chodź, jesteś real. Dobrze się bawisz, czy ów Robinson ci się naprzykrza? Powiedz pijanemu robotnikowi, że ma się odsunąć od dziewczyny, poczekaj na rozwój sytuacji. Powiedz, że ma się odsunąć. Dobra, Kurosawa. 540 complete. No i okej. Okay. Udało się. Dobra. Nie! Kurde! Chciałem w negocjacje dać, nie w strzelanie. Dobra. Okej, okay. Co to jest?
Zadania oznaczone specjalnym kolorem pomogą ci wejść w długotrwałą i korzystną dla obu stron komitywę z częścią bardziej prominentnych mieszkańców Sharpwood. Dobra, przedszkole. A, to jest ten. Zerobek. Panie nasz, nasi pracownicy wyszli gromadnie się nabić i nikt nie pilnuje dzieci. Sama bym z nimi została, lecz jako dyrektorka przedszkola mam wiele innych obowiązków. Czy byłby pan tak uprzejmy przyjrzeć nam kilku policjantów, którzy potrafią obchodzić się z maluchami i mogliby nad nimi czuwać do momentu przybycia rodziców? Oczywiście znajdą się wśród nich łobuziaki, ale przy odpowiednim podejściu da się z nich łatwo zrobić aniołki. Naturalnie zapłacę za pomoc normalną stawkę za opiekę nad szkrabami i dorzucę coś z magazynu. Okej. Dobra, wyślijmy może Spurlock. To też chyba to nie powinno być długie, to powinno być tak od razu. Zobaczmy, o co chodzi tutaj. Donis Norason. Magazyn. Panie nasz, wypożyczam kontenery magazynowe. Ludzie składają w nich rzeczy, których z takich czy innych powodów nie życzą sobie trzymać w domu. Albo nie mają dosyć miejsca, albo nie chcą, by ich kolekcja świerszczyków trafiła do rąk ciekawskiej żony. Dziś w pracy odwiedziły mnie wnuczęta. Przysłodkie szkraby. Zaczęły się... Oj, za bardzo przewinąłem. Zaczęły się bawić wszystkim, co leżało u mnie na biurku i w pewnym momencie wrzuciły w zaspę pęk kluczy od kontenerów. Oczywiście dzieciaki natychmiast dały burę, ale klucze niestety nie udało nam się znaleźć. Ponoć ma pan w swoich szeregach całkiem łebskich detektywów. Gliniarzy umiejących w trymiga odszukać zaginionego kota i w każdej chwili gotowych przyjść z pomocą, jak podczas spisu ludności. Proszę przesłać mi dwójkę swoich najbystrzejszych podwładnych, niech oni rozejrzą się wśród zasp za zgubionymi kluczami. W ramach wdzięczności użyczę panu swojego najznakomitszego kontenera. Będzie pan mógł przechować w nim co tylko pan zechce. Na pewno posiada pan kilka rzeczy, które lepiej trzymać gdzie indziej niż w domu. I na dodatek dorzucę magnetowid. Wnuki na okrągło oglądały same głośne filmy, akcje i pęka mi już od tego głowa. Dobra, no to inteligencja. No to Aronowicz i Flower poznaj się tym zajmą. I mamy wreszcie miejsce do składowania rzeczy. Bezpieczne, co warte zaznaczenia. Proszę. Panie nasz, udało nam się znaleźć klucze. Pogoda była słoneczna, w związku z czym błysk metalu w śniegu od razu zwrócił naszą uwagę. Staruszek wydał się zachwycony naszą pracą detektywistyczną. Kaseta wideo z filmem. Magnetowid. No i jeszcze tysiaczkę dostaliśmy, spoko. No i mamy nasz ogólny schowek, czyli właśnie ten cały magazyn. No i spoko. Niech sobie to tam stoi. Przedszkole. Coś ty wymyślił, nasz. Nie jestem cholerny, jak ledwo te potwory mnie zobaczyły, a już zaczęły wrzeszczeć w niebogłosy. W ogóle nie dało się ich uspokoić, jest jak gorką ścianę. Musiała interweniować dyrektora wszystko od tego całego biegania i teraz mam migrenę. 522 in progress. Aha, dobra, czyli zła osoba. Czyli mogłem wysłać kogoś lepszego. No chyba, że to po prostu ma się nie udać. Wokół ogromnej dziury w asfalcie zebrała się grupka ludzi, która blokuje drogę. Protestujący domagają się, aby władze dokonały napraw. To domagać to się mogą. Ta muzyka będzie miała zaraz punkcik. Kurosawa też, Jackson też. Sullivan jest blisko. No i tutaj jeszcze kogo? Może ktoś wyżej? Flawoz jeszcze. To mi drętwieje już od naciskania pedału gazu. Mama mówi, że w takim wypadku należy się położyć i unieść nogi nad głowę. Może pójdę za jej radą. Co ty pierdolisz, typie? O serio będzie takie akcje jeszcze odwalał? Dobra, to lejte. Pójdzie. Świetnie. 534 in progress. Przemoc wobec dzieci. Kobieta bije syna, który chwilę wcześniej przebiegł przez ulicę na czerwonym świetle. Zajebista matka. Dobra, to cała ta ekipa. Niech jedzie. Aha, dobra, czyli Spurlock dalej ma te swoje wąty, to wypierdalaj w takim razie. Kurde, znaczy nie, bo Kurosa będzie zaś robił jakieś problemy. Czyli Spurlock będzie zawsze się zachowywała z wyższością wobec ludzi, którzy mają mniej profesjonalizmu od niej. Czyli najlepiej jest wytrenować całą tę resztę, a ją olać i potem ją z lepszymi wysyłać, żeby już nie było problemów. Grupa ludzi stoi w poprzek drogi, trzymając się za ręce. Przed nimi w asfalcie znajduje się ogromna dziura. Tłumowi przewodzi łysy, krępy mężczyzna w żołnierskim płaszczu. Nakaż im się rozejść. 522 complete. No i cyk, pięknie. Dobra, Shin niech ma wstrzelanie. Mierzony strzał. Policjant poświęca dwie akcje, aby oddać jeden celny strzał. Okej. Okay. Muzyka niech ma w negocjacje.
Flower Pot, no jak mam już nie ma siłę. Dobra. Dobra, ale a propos tych akcji, gdzie dowodzę ludźmi, jestem zawiedziony, że... O, dobra, moment. Jestem zawiedziony, że ten... Że te niektóre zdolności nie są pasywne. Tylko, że to trzeba wybierać. Że wszystkie muszę wybrać, żeby były aktywne. Strasznie to jest głupie, bo jak dla mnie na przykład walnięcie, czy otworzenie czegoś po cichu, to jest umiejętność pasywna. Ale dobra, never mind. Szczęście panu dopisuje, panie nasz, to niemal nowy wisienki magnetowiec. Zanieśmy go na stołówkę. W końcu będzie sobie oglądać. Mamy mnóstwo świetnych filmów akcji, które wszyscy chętnie zobaczą, oczywiście nigdy w czasie pracy. Wyczem podróży. Nie, gościu. Nie ma takich akcji. Pijana kobieta policzkuje 5-letniego syna, mocno ściskając butelkę z piwem. Zaraza z ciebie, nie widzisz, że jeszcze nie skończyłam? Powstrzymaj kobietę, każdy zostawi się w spokoju. Uderz ją pałą, kurwa. 534, complete. Proszę. 519 in progress. Nie będę się pierdolił z taką babą. Sąsiedzi narzekają na głośną muzykę dobiegającą z salonu piękności. Dobra, no to wyślijmy Bercha, Fletchera, Kurosawę, Spurlock, Rozbeczkę i Rodenkratza. No oczywiście robi problemy, więc niech wypierdala. No i spoko, reszta pojedzie. Może kiedy ja będę mógł jakąś wtykę sobie zrobić w tym... oddziale. O, come on! Serio! Mogą tu snajpera... Jezu! Ach, dobra. Z całą piękności słychać radosny marsz, a w oknie widoczna jest czyjaś sylwetka. Wejdź tylnymi drzwiami. Rosenkratz. Policjant wchodzi do salonu tylnymi drzwiami. W środku dostrzega zakneblowanego, przywiązanego do krzesła mężczyznę z twarzą pokrytą szerokimi, czerwonymi pasmami przewodzącymi na myśl charakteryzację. Wokół ofiary krąży rozczochrana, przegrawiona kobieta z brzytwą. Będziesz piękny! Zastrzel kobietę, wyjaśnij, czym jest piękno. Hello? 519, complete. Wow, nie wierzę, że to się udało. Policjant wyjaśnia kobiecie, że mężczyzna wydawałbyś wyglądałby lepiej pomalowany na niebiesko i że zamiast go golić, powinna wymodelować mu włosy. Gdy przestępczyni rozmyśla nad popełnionymi przez siebie błędami, funkcjonariusz ją aresztuje. Ja pierdolę, ej, normalnie chyba za bardzo w pyga poszła. Mam takie wrażenie. Dobra, czekamy jeszcze. O właśnie. 23 wchodzą nowe te. Zobaczmy. Co tu jest? Avery czeka, aż Paul skończy swój wykład. Okej, dobra. Czyli to. 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 Ja. Okej, Fred Avery. Po pierwszym filmie z serii Krwawa Koszula producentom nie przypadł do gustu kierunek, w którym zmierzał Avery z kontynuacją, więc zdecydowali się odsunąć go od projektu. Stwierdzili, że reżyser cierpi na zaburzenia natury psychologicznej i osunęli go na drodze sądowej. Paul Szpagat wsparł producentów, za co odebrał pokaźną sumkę. To właśnie Avery był tym, który zabił producentów we Friburgu w 1985. Udało mu się uniknąć sprawiedliwości, ale tak naprawdę nagrał morderstwa i planował zmontować właściwą kontynuację Krwawej Koszuli. Przy użyciu materiału z zabójstw. Tym razem przyszedł czas na Paula Szpagata, lecz Avery podłożył bombę pod niewłaściwy samochód. Dobra, skarżamy w takim razie. Dobra, czekaj. To jest co? To jest park. Na razie tutaj. Wynajmuje stary dom na przedmieściach. Wieczorem mężczyzna przypominający Avery'ego został zauważony w parku z kamerą w ręku. No mam jedno podejście tylko. Chyba. Przecież nie, dobra nie, bo tutaj nie ma detektywów, więc mogę wysłać w oba miejsca. Dobra, to wyślimy tutaj tą ekipę całą i tego. I dla pewności wyślimy też tutaj kogoś, na przykład Leite, tego. A i tutaj, dobra. Dobra, Kurosawa, wypierdalaj. Bercz, jedziesz. Tak na wszelki. Bo tamci nie zdążyliby wrócić. 520 in progress. Wow, ej, no naprawdę, w takim momencie? Boże, dobrze, że się jeszcze ten... Dobrze, że jeszcze, że nie czekałem całkowicie na rozwój sytuacji, bo teraz by to spierdolił.
Dobra, naoczny świadek skarży się, że dwoje młodych ludzi zmysłowo się o siebie ociera na ławce w parku. Wydaje mi się, że koleś miał rozmyte spodnie. Przecież tu obok bawią się dzieci. O tej godzinie to nie bardzo. Dobra, to niech jedzie w takim razie Borotka, Shini, urysowanie pojedzie, to Rosencrantz, Aranowicz i Flower Potts. A, i Age'a sobie też możemy wysłać, czy nie? No kurde, w ostatniej chwili normalnie się to wezwanie pojawiło. No kurde, i miałem rację do tego miejsca. Dobra, no to Muradian, miej wykrycie się maksymalnie. Mamy Ninja. Galilahi. Wykrycie się, jeden punkcik. Gautor, niech ma wstrzelanie. Sullivan ma siłę na full, no to niech negocjacje trochę rozwinie. Jutro będzie rozprawa. No, czy teraz dojadą i nie będzie? Właściwe miejsce, ale oni tego już tylko, oni muszą już po prostu wrócić. Jestem złapany. Koleś w rozwiniętych spodniach i odziana jedynie w długie futro dziewczyna uprawiają seks na łasce. Podkradnie się do parki, ostudzi ich entuzjazm za pomocą gazu pieprzowego. Hej, mogę się przyłączyć? Jezus, jakby to się udało, to bym się naprawdę jeszcze bardziej śmiał, ale nie. Zabezpieczmy to może gazem pieprzowym. Oboje natychmiast tracą ochotę na seks i pozwalam się aresztować. Przez jakiś czas będą musieli bez siebie wytrzymać. Ja, ale jakby to wyszło, nie? To bym się kurwa śmiał. Dobra, ta ma siłę na full. Teraz tylko wracają, no i bardzo zgrabnie skończymy dzień. A jutro zobaczymy, jakie będą konsekwencje no ich decyzji, które dzisiaj podjąłem. Chyba, że będzie fabuła. A, jeszcze to właśnie. Aresztowanie przestępcy. Granat, taser, gaz. Dobra, gaz możemy sobie jedną wziąć. Granat też, taser też. No, takie sobie te ludki, ale dobra, weźmy sobie Rockmana. No i to będzie tyle, bo nie stać mi na nikogo więcej. Jeszcze wybrać ten, niech odpocznie. Flowerpot jeszcze może przyjść. Tutaj kolejno przyjdą. Dobra, nie, wróć, Borotka, niech odpocznie. Birch, Fletcher. Dobra, muzyka, Jackson. Dobra, ci na żółtym jeszcze mogą iść, na pomarańczowym już lepiej, żeby odpoczęli. To jest fajne, że nie muszą odpocząć na przykład 2 dni czy 5 dni, nie, po prostu mają, raz idą do domu i już są wypoczęci. To mi się bardzo podoba. Bo to jest fajnie przemyślane. No i dobra. Mamy kolejny dzień, ale jak mówiłem, jego konsekwencje decyzji i ewentualną kontynuację fabuły zobaczymy dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police. Cześć!